Mago, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Mamy nową rzecz w GTA, jest to Insurgent z działkiem, którego możemy ulepszyć w naszym mobilnym centrum dowodzenia. Jeśli sobie wejdziemy tutaj i kupimy zwykłego Insurgenta za 1 350 000, to będziemy mogli go ulepszyć, zmienić mu działko, chyba zmienić opancerzenie szyb, jakoś tam hardkorowo go ulepszyć. I okej, jak ktoś chce, nie ma problemu, ja nie będę go kupował, nie uważam, żeby to był jakiś dla mnie fantastyczny zakup, który na pewno mi się zwróci. Uważam, że to strata kasy, krótko mówiąc, nawet mimo, że on nie kosztuje jakoś bardzo dużo, ale ulepszenie go będzie kosztować gdzieś, podejrzewam, w okolicach 700 tysięcy albo nawet pół miliona dolarów. To mamy tutaj pojazd za około 2 miliony dolarów, którego tak naprawdę nie będziemy chyba zbyt często używać. Okej, wiecie co, ostatnio używałem Technicana i nawet całkiem spoko się gra, używając go razem z kimś tam, po prostu ze znajomym, no nie? Jest to spoko pojazd, można nim sobie powalczyć, natomiast te pojazdy tak do grania w solo, no nie są zbyt dobre, no co tu dużo mówić. I raczej ulepszenie tego Insurgenta, ulepszyłbym go, gdybym nie wiedział, że za jakiś czas, może i nawet za tydzień, będzie ciekawszy pojazd. Cholera, zapomniałem, jak on się nazywa, ale też taki opancerzony, podobny do Insurgenta, i on będzie miał zamontowane już standardowo działka z przodu, tak jak na przykład opresor, czy który tam jeszcze jest samochód. Jeszcze przecież będzie chyba ten Ardent, to będą ciekawe pojazdy i ja jestem bardzo ciekawy, jakie będą opcje tuningowe one miały, no nie? Ale Insurgent z działkiem, no jakoś tak to nie trafia. O ile sam samochód jest fajny, to działko standardowo jest już bardzo mocne, jest opancerzony, może znieść kilka ładunków i zrobić niezły zamęt na mapie, jeśli używa go dwóch ogarniętych graczy. O tyle ulepszanie go, znaczy kupowanie go po to, żeby go ulepszyć, to jest trochę strata kasy, jak dla mnie. Przynajmniej jak dla mnie, no każdy lubi co innego. Jeśli ktoś ma Insurgenta, tak jak ja miałem Technicana, no to myślę, że warto sobie go wziąć do przyczepy i stunigować. Myślę, że ulepszenie nie będzie jakieś tam super drogie. Może można zamontować jakieś tam miny i inne takie fajne rzeczy, jak najbardziej, ale kurczę, to nie jest BWP. Na pewno to nie jest BWP, nie jest to na pewno to, co we BWP, tak? Że możemy sobie wsiąść, przełączyć się bezpośrednio na wrzutnie rakiet i rozwalić, zrobić zamęt gdzieś tam w okolicy. Nie. Tam musimy przesiąść się na działko i gdyby to działko było tak jak w Tampie, zdalnie sterowane, no to rzeczywiście oferta byłaby bardzo kusząca. Nie jestem pewny, bo go nie tuningowałem, ani też nie widziałem żadnego tuningu, czy ono jest zdalnie sterowane, ale wydaje mi się, że do obsługi jego jest potrzebny inny gracz. Są dodawane też jakieś nowe tryby adwersarza i coś, jakieś chyba zniżki co tydzień. Widziałem też, że Rockstar dodał przyspieszenie badania. Teraz sobie właśnie robię kasę już. A właśnie, moglibyśmy zobaczyć w bunkrze, to jak dostarczymy ładunek i nie zapomnę, to zobaczymy sobie, jakie możliwe ulepszenia może mieć ten Insurgent, bo jestem bardzo ciekawy w sumie. Polecimy sobie do bazy Meriwether, zaraz pojedziemy sobie na lotnisko, odbierzemy tam ładunek. Przy okazji, jeśli ktoś z Was nie jest pewny, czy ten Insurgent byłby dla niego, możecie sobie robić właśnie te dostawy i co jakiś czas dostawy do bunkra, ładunku, takie jak ja teraz sobie robię, tak? I co jakiś czas pojawi Wam się ten Insurgent już prawdopodobnie na maksa ulepszony, także wcale nie trzeba go kupować, żeby go sobie przetestować. A jeśli jesteście w grupie, czy w ekipie Ludzka, czy w jakiejś innej ekipie, na pewno ktoś tego Insurgenta ma, wystarczy napisać gdzieś na social clubie i zapytać się, a chciałbym zobaczyć tego Insurgenta, weź mi pożycz, czy opłaca się. Na pewno ktoś tam już sobie kupi, bo ktoś powiedzmy miał ten pojazd i stunigowanie dodatkowe jego nie było dla niego jakimś tam wielkim problemem finansowym. Dla mnie jest, dlatego że zbieram sobie hajs na te nowe pojazdy, na Ardenta i na tego drugiego, tego opancerzonego. Właściwie to bardziej mi na tym opancerzonym zależy, bo on był bardzo szybki, a podejrzewam, że po tuningu, znaczy po tuningu już był szybki w Los Santos Customs,
A podejrzewam, że po tuningu, że będzie jakiś tuning w centrum mobilnym, że po tym tuningu będzie to naprawdę ciekawy pojazd. Z tego, co mi pisaliście w komentarzach, to już gdzieś w internecie pojawiły się fotki, jakoby ten pojazd rzeczywiście znajdował się pod wodą, ale z tego, co ja wiem, są to jakieś modyfikacje, które nie do końca mogą się sprawdzić tutaj w grze. Także no myślę, że jednak... nie jestem pewny, ale myślę, że jednak będzie mógł pływać pod wodą, ale to się okaże, myślę, albo za tydzień, albo za dwa tygodnie, bo Rockstar teraz dodał... poczekał tydzień i dodał jakąś nową rzecz, nowy pojazd w tym wypadku. Tydzień temu też mieliśmy coś nowego już. Co to było? Nie wiem, czy to był Technical? Chyba Technical był tydzień temu. Nie, to dwa tygodnie? A może dwa tygodnie temu? Nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach. Tak czy inaczej wiecie, że Rockstar dodaje te samochody i na pewno w niedługim czasie pojawi się też albo Ardent, albo ten opancerzony motherfucker, który mnie bardziej interesuje. No jestem ciekawy, co on będzie oferował. Myślę, że będzie można do niego zainstalować rakiety, które oczywiście najpierw będzie trzeba zbadać w bunkrze i będzie można jeszcze może jakiś gadżet do niego zainstalować. Jakieś miny, rakiety i miny, coś koło tego. Wiecie, te rakiety, co się wystrzeliwuje z tampy na przykład. Czy jakieś dodatkowe działko? Wątpię. Na przykład na dachu. Wątpię, że coś takiego będzie. No ale zobaczymy. Jestem bardzo go ciekawy, tak samo jak tego Ardenta. Ardent też ma przecież działka z przodu. To jest bardzo ciekawy pojazd. To będzie może nawet i zamiennik dla Ruinera 2000. Chociaż Ruiner ma i spadochron, i tą wyrzutnię. Ale mi się tutaj rozbił. Mało brakowało. Ma spadochron, wyrzutnię, taką, że możemy wylecieć w górę, ma rakiety, ale nie ma min na przykład, nie? No i nie jest zbyt szybki, nie wiadomo jak będzie z Ardentem, ale będzie to drugi taki samochód wielozadaniowy tajnych służb w Los Santos, nie chciałem powiedzieć Customs, ale Los Santos. No, a druga sprawa jest taka, że niestety to jest smutna wiadomość w GTA. Teraz sobie grałem, wczoraj sobie grałem, dzisiaj sobie grałem w GTA i niestety no jest więcej cheaterów. Myślałem, że Rockstar jakoś sobie lepiej z nimi poradził, ale niestety jest jak jest i można ich spotkać bardzo dużo. Jeden na sesję co najmniej się trafia, który może całkowicie zrujnować grę. Teraz mam taką małą sesję, ale żeby nagrywać dla was odcinek, 3 razy musiałem ją zmieniać, także... No, jest nie za ciekawie. Kurde, ta misja jest trudna, bo ci żołnierze bardzo mocno strzelają. Znaczy, no dobrze strzelają. Nie wiem, czy można mocno strzelać. No po prostu dużo życia zabierają i chyba będę musiał sobie tutaj wziąć właśnie tampę wspomnianą. Ona powinna sobie tutaj troszeczkę chociaż poradzić. O, jak niemiło. Ktoś mi zniszczył moją tamporkę. Nie fajnie. No, także cheaterów jest dużo. Nikt tam nie widziałem, żeby ktoś zrzucał kasę na łeb, ale no wiecie jak to z cheaterami. Zawsze są jakieś... No, po prostu głupio się gra. No. Trzeba wtedy się po prostu wychodzi z gry i tyle. Nie, robi się coś innego, bo jest, dla mnie to jest okropne. Nie lubię tych cheatuchów za strany. A, czekajcie, bo chyba muszę najpierw sobie zamówić ten samochód, bo dopiero go naprawiłem. Tak się zastanawiam, czy pojawi mi się, czy nie. Chyba nikt nie lubi zresztą cholernych cheatuchów, ci co sobie grają normalnie, nie? Próbuję coś tutaj zdobyć w GTA. Ja sobie teraz zapełniłem prawie cały magazyn, zdobyłem tak, o, w GTA bez zgrania samego 500 000, sprzedając tam jeden magazyn mały i coś tam jeszcze, no ale... Wbijam sobie tutaj co jakiś czas do GTA i chcę sobie coś pograć, pozdobywać, coś tam porobić. A to jest też ciekawe, ostatnio czytałem artykuł na temat gier, że w grach zastępujemy sobie to, co chcielibyśmy robić w normalnym życiu. I że gry są takim odzwierciedleniem tego, co byśmy chcieli robić. Tak jak ja na przykład buduję sobie tutaj jakąś moją... wytwórnie, jakiś tam biznes prowadzę. Niektórzy tam lubią się zabijać, inni
no po prostu lubią walczyć, tak, jakoś się tam sprzeczać z innymi graczami. Tak ja lubię sobie właśnie tą kooperację tu rozwijać i rozbudowywać swój biznes. Ale to jest właśnie słabe, bo powinienem robić to w realnym życiu, a nie w grze. I tak, ach. Mi kolega właśnie ostatnio mówił, że on gra w gry RPG i w grach RPG rozbudowuje jakieś tam sieci kontaktów i, no wiecie, próbuje po prostu expić, nie? Podczas gdy powinien to robić w realnym życiu. To jest takie słabe, jeśli chodzi o te gry. Tak się dowiadujesz, taki pff, nagle mind blow, że powinieneś robić to w normalnym życiu, a robisz to w grze. I tracisz na to czas w grze, no nie? Znaczy tracisz, nie tracisz, bo jest to przyjemne. A czasami też trzeba się wyluzować i sobie w coś pograć. To nie jest tak, że jak ktoś gra w gry, to całkowicie traci czas, bo granie jest przyjemne, no i dla mnie jest na przykład granie w GTA bardzo odprężające. Chociaż czasami jak spotykam jakiegoś cheatera, to jeszcze bardziej się chyba denerwuję niż to warte jest tego, wiecie? No, w ogóle tą misję z uzupełnieniem robię już chyba, nie wiem, ostatnio robiłem ją bardzo często, nie wiem czy też tak macie, ale dużo ją robiłem i teraz robię ją po raz chyba trzeci w tygodniu, w tym tygodniu. Także dużo. Nie wiem, czy ona jest taka wiodąca, czy po prostu te misje są... O, shit! A, strzelek! Woo! Brakowało. Tutaj będziemy mieli... Rain Gunna. A, i propos jeszcze Rain Gunna, no to... Snajperkę znerfili. Tą snajpę... O, tą. Pociski są gorsze. Teraz jeden pocisk nie rozwali nam zwykłego pojazdu opancerzonego, na przykład innego gracza. Tylko musimy oddać co najmniej dwa. I tak samo pogorszyli zasięg tej broni. Kiedyś wystarczyło do samolotu gdzieś tam strzelić, jak był tam gdzieś daleko. I raz strzeliłeś na przykład w hydrę w silnik i ona już spadała, się rozwalała. Teraz trzeba oddać dwa strzały. Przynajmniej jak ostatnio testowałem, sprawdzałem, to tak właśnie było. Możliwe, że macie jakieś inne doświadczenia z tym związane. Właśnie mnie bot strzelił przez ścianę. Świetnie. Dobrze, weźmy sobie prawdziwego Railgana. Mówię, tą misję już robiłem kilka razy, także wiem, że tutaj będzie Railgun. I weźmiemy sobie, bo tu akurat śmigłowce są. O, shit! Spróbujemy sobie wziąć. Najpierw zeskoczę do mojej tampy. Oczyścimy sobie drogę, no bo co? Znaczy, moglibyśmy robić to z Railgana, ale powiem szczerze, ta broń nie jest zbyt dobra do zabijania ludzi. Lepiej sobie wsiąść do tampy, wszystkich poodstrzelać. Właśnie nie wiem, sprawdziliście to? Czy pociski w miniganach się kończą kiedyś w tampie? Bo wszystkie inne pociski, miny, moździerz, rakiety, to się kończy. Ale nie wiem właśnie, czy w miniganie. Trzeba by było się sporo nastrzelać, żeby to sprawdzić. Mi się jeszcze ani razu nie udało wszystkich tych pocisków wytracić. Cały czas sobie w głowie przypominam, żeby zobaczyć te ulepszenia do insurgenta, jakie mamy. Do tego z działkiem. No i sobie weźmiemy ładnie pyk. O kurczę, no ten pojazd jest świetny. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ci, co nie mają tampy, to ona podczas strzelania... Zobaczcie, tak fajnie siada. Rzeczywiście to działko jakoś tam wpływa na sterowność też pojazdu. Nie tylko, że ono sobie strzela i nic się z pojazdem nie dzieje, on rzeczywiście... Rzeczywiście jak sobie obracamy tym działkiem, to jakoś się tam przechyla na boki. Widzicie to, nie? No to jest spoko, fajnie, że Rockstar takie jakieś małe smaczki... O, właśnie, propos. Przetestujmy Railgana, pyk! O, ale co za niefart! No, ta broń by była lepsza na hydry. Mam nadzieję, że Rockstar ją wprowadzi do obiegu, żeby można było sobie ją normalnie kupić. Albo zbadać. No, ale to jest taka misja, gdzie musimy ją dostarczyć do, wiecie, bunkra. I tak fajne jest na przykład połączenie Guardiana, tego samochodu i na przykład tej misji, bo wtedy gracz może stać na Guardianie, to jest dosyć szybki samochód, taki pick-up, no nie? I na nim może stać gracz i z niego nie spadnie z tego samochodu, także to jest naprawdę spoko. Okej, jeden już zniszczony. Chodź tu, cwaniaczku. Okej. Na razicho, bitches! No i lecimy do tego mojego bunkra, sprawdźmy ulepszenia do Insurgenta.
Bo jestem sam ciekawy, co tam Rockstar przygotował. Czy będzie to coś ciekawego, czy też nie. No, jeden magazyn mam zapełniony, tam chyba z 2 miliony już będę miał hajsu, także jak go sprzedam, to będę miał kasę na nowy samochód, bo raczej tego Insurgenta ulepszać, no nie chce mi się. No, piszcie w komentarzach w ogóle, co myślicie o tym Insurgencie. Osoby, które mają, myślę, że chyba można działko obrotowe zamontować na tym. No działko po prostu obrotowe można zamontować. I gdzie tam można zamontować? Tylko w jednym miejscu. Czy jakieś rakiety, czy jakieś działko, zaraz sprawdzimy, będę miał pewnie zablokowane te wszystkie modyfikacje do niego. Możliwe, że jakaś modyfikacja mnie bardzo skusi, że będę chciał za wszelką cenę ją sprawdzić, ale podejrzewam, że jakoś specjalnie ten Insurgent nie będzie odbiegał od Technicala, z tym, że jest to oczywiście dużo lepszy pojazd, bo znosi więcej rakiet, ładunków, wybuchowych rzeczy niż Technical, bo Technical tylko jeden ładunek wybuchowy siot! Jeden ładunek wybuchowy przyjmuje na klatę i wybucha. Także... właśnie. O, gonią mnie tam dwa śmigłowce. Mógłbym wylądować i ich pocisnąć z działa Gaussa. Ale nie. Nie dogonią mnie. Mam szybszego Buzarda. Mój jest turbo doładowany. No a propos Buzarda, to pewnie wiecie, że... No już pewnie widzieliście, bo była jakaś tam misja. I jest Buzard też bez miniganów i wyrzutni rakiet. Taki goły i wesoły. Czy raczej nie wesoły. O! Jak na przykład dostarczacie sobie w klubie motocyklowym paki. Jest taka misja, że wtedy dostajecie Buzardy bez rakiet i bez minigana. No to wtedy macie taki nieopancerzony i wtedy trzeba mieć jakiegoś gracza, wspomagacza, który będzie was osłaniał przed siłami nieprzyjaciela. Wtedy te Buzardy są nieopancerzone. Nie wiem, czy one są szybsze, czy też nie, chyba nie są szybsze. Ciężko, trzeba by było to zbadać, ale to nie jest jakoś tam super ważne. Okej, no i jesteśmy w bunkrze, zrobiliśmy sobie uzupełnienie. Nie wiem, czemu mnie nie wciągnęło do tego bunkra. Wow! Co? Co to tutaj leci? What? Mogłem go zastrzelić! Znaczy to! Nie wiem co... Skąd tutaj samolot? Oh, what? To było gonił mnie może, czy coś. Nie mam pojęcia. Aha! Ktoś aktywował ukrytą organizację. Mogłem go zestrzelić i słuchajcie, zobaczyć jak działa działo Gaussa na hydrę. Czy raczej... No... Ten... Pistolet taki duży, że czujemy się bardziej męscy, jak go trzymamy. Okej, zobaczmy. Zobaczmy te ulepszenia. Zapamiętałem, kurczę, niemożliwe. Jak zawsze mówię jak na odcinku, że jak coś mam zapamiętać, to... Przeważnie o tym zapominam. No i co my tu mamy? Tutaj mamy działo obrotowe, już widać na obrazie. Co to jest? A to jest do czego? Bardzo dziwne działko. Czy to jest do Insurgenta? No bo zobaczcie, do Insurgenta to co my tu mamy? No, możemy go ulepszyć, jak go ulepszamy, to mamy jakieś tutaj bardziej opancerzone te okna. No i działko, ale co to jest? I do czego to jest? Przydzielmy sobie kadr do badań, bo ja teraz sobie ustawiłem na kasę. Nie mam pojęcia, co to może być. Tu mam wszystko podblokowywane. Te rzeczy tutaj. Ale co to jest? I do czego możemy to zamontować? Musiałbym rozpoznać fragment tego dachu, ale... Ciężko powiedzieć, czy to jest od Insurgenta? Czy od Tampy właśnie? Bo mamy tylko te dwa pojazdy, bo śmiesznie by było, gdybyśmy mogli takie działko odblokować dla Tampy. Może to jest jakieś działko na przykład z pociskami wybuchowymi. Wyobrażacie sobie w Tampie jeszcze coś takiego? Chociaż... Wiecie co, ja tak jak się przyglądam... Muszę sobie zobaczyć, jak Insurgent wygląda. Jak wygląda Tampa.
Nie wiem, no piszcie w komentarzach, do czego to jest. Jestem ciekawy teraz, jak na to patrzę. Kurde. Nie mam pojęcia. Nie widziałem wcześniej tego działka, żeby było, jakby było wprowadzone teraz. Nie mam zamiaru kupować insurgenta, żeby to sprawdzić. Szkoda mi kasy, ale zrobię sobie badania i jeśli uda mi się, to może szybciej sobie to sprawdzę, do czego to jest. Bo raczej nie do technikana. Bo jeśli do technikana, to działko byłoby jakoś z tyłu, nie? Byłoby przede wszystkim na statywie, jak to się nazywa? Na tej rurce takiej, no. A, to by było działko takie jak tutaj, tak? To jest do technikana. Technikala, srala. I tutaj do technikala możemy też odblokować sobie takie ulepszenie. Ale co to jest? Co ty jesteś za jeden? To wygląda jak do tampy. Chociaż z drugiej strony też może być to do insurgenta. Jeśli to działko jest jakieś tam wybuchowe albo o podwójnych obrażeniach, to może być naprawdę ciekawe ulepszenie. Chyba że insurgent dostaje mocniejsze działko od tego minigana. Nie wiem, jeśli to sprawdziliście, to dajcie mi znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy, jak ktoś opisze te bronie i modyfikacje do insurgenta, przypnę jego komentarz pod tym materiałem. Kurde, moi drodzy, tak zrobię, obiecuję. Ale wiecie co, ja bym sobie jeszcze dostarczył więcej towaru. Weźmy sobie, odnowimy zasoby. Możemy oczywiście kupić odnowienie, to nie kosztuje jakoś tam dużo. To wystarczy zrobić, nie wiem, kilka headhunterów, parę misji. Możemy sobie, wiecie, odnowić te zasoby. No ale właśnie po to się gra, żeby robić te misje. Dla mnie te misje są bardzo fajne, bo możemy sobie, o cholera, jak muszę daleko jechać. Możemy sobie porobić. No, te misje są dla mnie ciekawe i lubię je, lubię używać tych wszystkich pojazdów. Znowu musimy jechać na jakiejś zadupie, czy lecieć na jakiejś zadupie. Wiecie co, ja często robię tak, że jak mam jakąś misję albo coś, to się nauczyłem z PS4, że jadę do bazy wojskowej i sobie zabieram stamtąd samolot. Bo ja bardzo lubię laserem jeździć. Nie wiem, czy możemy go kupić w ogóle. Chyba lasera nie można sobie kupić, ale on jest fajniejszy niż Hydra. Bardziej skrętny w powietrzu. Nie, chyba nie można go kupić. On jest bardzo fajny. Berszę można kupić. Bersa, nie? Jest taki samolot. Nie można? A gdzie on jest? Kiedyś można było kupić chyba go. Albo nie. Dawno Voltikiem rakietowym nie jechałem. Właśnie, chyba możemy go sobie przyzwać, ale nie teraz. No. Teraz musimy na plażę, a na plaży co mieliśmy? Może właśnie będzie insurgent. Haha. Porobię sobie tę misję i posprawdzam właśnie, czy może jakiś insurgent będzie jakoś na maksa ulepszony, czy też nie. I rakietem. Pyk. Właśnie. Muszę wam powiedzieć, bo robiłem test tej tampy, ulepszałem ją i już wtedy mówiłem, że to jest taki skillowy pojazd. Wiecie, jak często w nim ginę? Jest bardzo łatwo zginąć, na przykład jak jedziecie pod górę i strzelicie przed siebie, to możecie zdetonować się bezpośrednio, bo tampa przyjmuje tylko jeden pocisk, czy tam ładunek wybuchowy i się rozwala. Więc rakietami ciężko jest tam osiągnąć swój cel, powiedzmy kogoś zniszczyć. Najlepszy jest oczywiście minigun do rozwalania. A już nie wspomnę o moździerzu, który ma moim zdaniem zbyt mały zasięg. Za nisko ten pocisk leci przede wszystkim. Na przykład jak robicie sobie headhuntera, jest czasami obiekt ukryty gdzieś za murkiem albo coś. No to moździerz moim zdaniem powinien sprawować funkcję takiego rozwalania kogoś za, powiedzmy, przeszkody, nie? No a tutaj ten moździerz to on sobie leci co? Leciutko do góry, on tak bardziej w dal leci. I to latanie w dal to jest też takie. Jak jedziemy samochodem do przodu, to jeszcze w miarę można odnieść wrażenie, że ten pocisk daleko leci. Ale jeśli stoimy w miejscu, to on praktycznie spada na nas, nie? To jest maksymalna odległość, to jest taka minimalna, także. No, to naprawdę bardzo słabo to wygląda moim zdaniem. No. Kurczę, wiecie co? Ja bym sobie chyba Hydrę tutaj przywołał.
Piszcie oczywiście, co myślicie o Insurgencie, jeśli testowaliście, jestem bardzo ciekawy. Bo może mnie przekonacie, żebym sobie kupił, chociaż wątpię, bo nie będę miał hajsu na nowe pojazdy, które raczej bardziej mnie interesują niż ten Insurgent. Ale może to działko jest na tyle fantastyczne, że będzie się super rozwalać i jakoś tam, jeśli je ulepszymy, bo może być do Insurgenta, jakby było do Tampy, to oczywiście też bym sobie sprawdził, ale wątpię, żeby było do Tampy. Bo by raczej ulepszenia, które mamy do Tampy, już się pojawiły w momencie publikowania Tampy, nie? Czyli na samym początku, jak dostaliśmy Gun Running. A nie teraz, kiedy pojawił się Insurgent. Znaczy teraz te rzeczy, które możemy zbadać w bunkrze, no to są rzeczy związane z Insurgentem, bo on teraz został opublikowany. Także. Tak też niektórzy mówili, że Insurgent czy Technical będzie to oddzielny pojazd, który będziemy musieli kupić z Pegasusa, u Pegasusa. A się okazuje, że nie, że ci, co mieli wcześniej Insurgenta z działkiem albo Technicala, no to mogą sobie te pojazdy ulepszyć. To jest bardzo spoko. I to ulepszenie nie kosztuje tyle, co w Ubenego, na przykład ulepszenie jakiegoś tam pojazdu na Lowridera, to kosztuje 500 000 600 000, chyba nawet tego Danka można było zrobić za 1 000 000 ulepszenie, jakoś tak było, już nie pamiętam, poprawcie mnie jak coś, liczby nie są zresztą ważne, ale wiecie, że drogie to było, a tutaj to ulepszenie nie kosztuje jakoś bardzo dużo, przynajmniej mnie nie bolało aż tak mocno, żebym robił z tego problem. Okej, okay. Ukradnij zasoby. Co tym razem mamy za zasoby? Mam nadzieję, że Insurgent. Albo Choke będzie. What? O, świetnie. Nie, Technical. Dawaj, dawaj! Ach! Uwielbiam. Mogłem się odwrócić Hydrą do góry kołami i by było dobrze. Tym razem mamy Technicala. No elo, elo. No elo, elo. Technical. No to Technicala sobie już badaliśmy, ale ten jest dodatkowo ulepszony, ma minigana zamiast tego takiego działka. Szkoda, bo myślałem, że Insurgent się pojawi, to byśmy sobie go zbadali od razu. Pyk. Okej. Okay. Okej. Okay. I zobaczmy sobie to działko obrotowe, bo jego nie testowałem. Nie, to na pewno nie było od Technicala. No i zaletą Technicala jest to, że on bardzo do góry może strzelać. Jest to dosyć, wbrew pozorom, dosyć dobry pojazd przeciwlotniczy. Na przykład te działka przeciwlotnicze, to ta przyczepka bezsensowna, no to tam możemy na przykład działo takie wybuchające, wiecie, zamontować, jak w czołgu na przykład, nie? A, właśnie, jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Bo jak z tymi szybami jest? Tutaj niby pociski. Jak wsiada postać nam do środka. Nie, to głowę można przestrzelić. Jak ktoś dobrze będzie strzelał, na przykład z minigana, no to spokojnie kogoś tam zabije. Nawet nie trzeba specjalnie celować. Nie? To opancerzenie tam coś tam pomaga, ale da się, nie oszukujmy się. Niektórzy mają takiego dobrego aima, ja nie mam dobrego aima, nie? Ale niektórzy mają takiego dobrego aima, że potrafią nawet z tego takiego rewolwera ciężkiego kogoś zniszczyć bez problemu, także. Tutaj to opancerzenie, no fajny bajer, na pewno ciężej jest trafić, ale bez przesady, da się tam gracza normalnie zamordować. Ja będę sobie, sprawdzę sobie tego Insurgenta, piszcie oczywiście w komentarzu o nim, w komentarzach o tym Insurgencie. Jestem ciekawy, jakie są wasze doświadczenia, jakie są wasze wrażenia z tego pojazdu. A teraz bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się, na razie, siedź, pa pa.